Państwa. Tak jak Pani Rzecznik przed chwilą powiedziała, zaczniemy od spraw związanych z specjalną strefą ekonomiczną. Otóż myślę, że nie będę tutaj mocno odkrywczy, bo ta informacja się gdzieś już pojawiła na temat tego, że sprawy formalne związane z formalnym utworzeniem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej we Włocławku są już na finiszu. Z moich rozmów prowadziłem wczoraj z przedstawicielami Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wynika, że rozporządzenie Rady Ministrów w tym względzie ukaże się najprawdopodobniej pod koniec października. Na to rozporządzenie czeka nie tylko prezydent miasta i Włocławek, ale także czekają w kolejce przynajmniej na dzień dzisiejszy dwaj poważni inwestorzy. Zwolnijcie mnie z mówienia jacy, ponieważ jak wiecie jestem zobowiązany, zobligowany, tak jak wszyscy urzędnicy, którzy w tych rozmowach uczestniczą, do zachowania stosownych klauzul poufności, więc ode mnie się nie dowiecie jacy są inwestorzy. Natomiast czytając prasę ogólnopolską można się domyśleć, o jakich inwestorów chodzi. Od ustanowienia strefy we Włocławku także zależy decyzja lokalnego przedsiębiorcy, tym przedsiębiorcą jest Wika. Możemy od jakiegoś czasu obserwować konkurencję między Włocławkiem a Kowalem w tym zakresie. Wydaje nam się, że jesteśmy bliżsi sfinalizowania obecności Wiki we Włocławku dzisiaj. Myślę, że to stanie się faktem w momencie, kiedy grunty, które przygotowaliśmy w ramach projektu europejskiego, staną się elementem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ale chciałbym przy tej okazji na kilka rzeczy zwrócić uwagę. Otóż od jakiegoś czasu mamy do czynienia z takim prześciganiem się w ojcostwie tego pomysłu. No, ze zdumieniem w poniedziałek przeczytałem relacje z konferencji przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, którzy to sobie przypisują sukces Pomorskiej Specjalnej Strefy we Włocławku. I pozwólcie, że jak gdyby w paru zdaniach się do tego odniosę. Po pierwsze, nie byłoby nigdy mowy w ogóle o Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, czy o jakiejkolwiek strefie ekonomicznej we Włocławku, gdyby nie Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego, ten projekt europejski, który zrealizowaliśmy za 30 kilka milionów złotych, a polegający na uzbrojeniu terenów ponad 27 hektarów terenu przy Anwilu. Bowiem strefa nie wchodzi na tereny gołe, w cudzysłowie oczywiście gołe, czyli bez żadnej infrastruktury. Nie byłoby dzisiaj mówienia o strefie, gdyby nie ta wówczas determinacja podjęta przez prezydenta i doprowadzenie do końca tego projektu unijnego. Od początku, jak pamiętacie, kiedy powstało hasło uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod potrzeby przyszłych inwestorów, podniosło się larum wśród ówczesnej opozycji, a wtedy w Radzie Miasta mieliśmy sytuację nieco odmienną niż teraz, że ten projekt jest niepotrzebny, chciano zablokować w ogóle możliwość absorpcji środków unijnych. O tym dzisiaj nikt nie pamięta, jak skutecznie, czy całe szczęście nieskuteczne, ale skuteczne były podejmowane. Próbowano zablokować cały program współfinansowania przez miasto pieniędzy europejskich, które dostaliśmy od Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i nie tylko Regionalnego Programu Operacyjnego. Pamiętacie te przeciągające się sesje Rady Miasta, gdzie ówcześni rządzący w Radzie, czyli Platforma z PiS-em plus WWS na przystawkę, robiły wszystko, aby zablokować możliwość realizacji tych projektów, nie chcąc doprowadzić do uchwalenia programu obligacji. Oczywiście udało się nam to przewalczyć, te wszystkie projekty zostały i zostają i są realizowane w dalszym ciągu. Natomiast kiedy ten projekt się zakończył, wracam tutaj do strefy, stał się przedmiotem szyderstw, głównie ze strony przedstawicieli Platformy i PiS-u. Pamiętacie kilka tygodni temu dwóch dżentelmenów z łopatką i workiem ziemi, którzy chodzili i odkrywali cuda na tym terenie, grożąc w cudzysłowie oczywiście doniesieniem do prokuratury. Oczywiście oni tego doniesienia nie złożyli, bo nie było na co, ale zainspirowali skutecznie parlamentarzystów, którzy według mojej wiedzy takie doniesienie do prokuratury złożyli, a dzisiaj ci sami parlamentarzyści, prawda, próbują sobie przypisywać to sukces, że tu będzie właśnie dzięki nim strefa. Absolutnie
nie dzięki tym państwom na pewno ta strefa zarządzaku powstanie. My, władze miasta, w poprzedniej kadencji, w roku 2008 podjęliśmy rozmowy z zarządem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wystąpiliśmy wówczas, w 2008 roku, do marszałka województwa o to, aby wyraził opinię na temat tego projektu, na temat tego naszego planu przystąpienia do strefy, bo pamiętajcie, że bez zgody pozytywnej opinii instytucji, która rozdziela środki europejskie, byłoby takie działanie niemożliwe, ponieważ musimy brać pod uwagę rygory, które nakłada na nas Unia Europejska, przyznając nam środki. Zapytaliśmy w 2008 roku Urząd Marszałkowski. Odpowiedź nie była obiecująca. Wskazywano, że jest to mocno wątpliwe przedsięwzięcie. Prace się wówczas troszeczkę zahamowały. Czekaliśmy na zmianę stanowiska, wyszukując różnego rodzaju argumentów na to, aby przekonać Urząd Marszałkowski do naszego sposobu myślenia. Koniec końców udało się to przewalczyć. W 2010 roku, po wystąpieniu prezydenta miasta, Urząd Marszałkowski dał zielone światło. Tak, możecie nad tym pracować. I od tego momentu, od 2010 roku, te prace tak naprawdę ruszyły z kopyta. Spotkań z zarządem strefy, z urzędnikami w strefie odbyło się kilka bądź kilkanaście. I w ratuszu tutaj, i w Sopocie, ja z prezydentem też kilkokrotnie byliśmy na takich rozmowach. I te rozmowy cały czas były prowadzone na poziomie roboczym, detali, uzgodnień i tym podobnych historii. Wszystko to odbywało się pod kierownictwem moim, z moimi urzędnikami, włącznie z Wydziału Rozwoju, Wydziału Urbanistyki, Inwestycji i tak dalej. To zaowocowało tym, że w 2011 roku, w czerwcu, prezydent miasta zwrócił się do marszałka, a potem do Rady Miasta o podjęcie uchwały intencyjnej, aby te prace formalnie mogły zostać sfinalizowane. I taka uchwała w 2011 roku została podjęta w czerwcu i to był jedyny moment, w którym można by dopatrywać się udziału Platformy Obywatelskiej, bo wtedy wówczas było głosowanie w Radzie. No, siłą rzeczy klub Platformy w Radzie jest w dużej mniejszości. No i brał udział w tym głosowaniu. Już ja nie pamiętam, jakie to było rozstrzygnięcie, ale pamiętam, zdaje się, że nie było specjalnych wątpliwości co do tej idei, aczkolwiek podnoszono różnego rodzaju kwestie, oczywiście najczęściej w formie złośliwej. Ja odbieram to działanie, które dzisiaj mamy, które dzisiaj obserwujemy, jako swojego rodzaju frustrację koleżanek i kolegów z Platformy Obywatelskiej, która to Platforma na początku nie ma żadnych sukcesów, a wręcz same klęski. I próbuje w tej chwili wykorzystywać każdą pozytywną akcję, która dzieje się pod egidą ratusza, której sprawcą jest ratusz i prezydent, aby ogrzać się przy świetle. Tak mieliśmy, pamiętacie, kilka miesięcy temu przy okazji wyborów parlamentarnych, kiedy wydano słynną książeczkę czy broszurkę Polska w budowie i tak krytykowane przez radnych Platformy Obywatelskiej bulwary nagle stały się tłem ich kampanii wyborczej, robili sobie zdjęcia i pokazując, że to jest ich sprawka. No oczywiście nie jest ich sprawka. Tak samo jak Jedynka, gdzie wielokrotnie parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej zapewniali, że to oni załatwili te pieniądze. Nic nie załatwili. Nie ma żadnego śladu formalnego na piśmie, że kiedykolwiek, jakikolwiek parlamentarzysta uczestniczył w pracach nad stworzeniem projektu europejskiego, nad jego dofinansowaniem. Nie ma takich dokumentów, takich zdarzeń nie było. Tak jak w przypadku strefy i specjalnej strefy ekonomicznej. Żaden parlamentarzysta nie zaangażował się na etapie pomysłu, tworzenia i rozmów ze specjalną strefą ekonomiczną. Proszę zapytać, czy ktokolwiek z nich był w zarządzie Pomorskiej Specjalnej Strefy, prowadził rozmowy lobbyingowe, wsparł w sposób formalny, na piśmie działania prezydenta miasta. Nie, jest to szydzenie, wyczekiwanie, chowanie się gdzieś tam za drzewem, a gdy przychodzi do spięcia sprawy, do tak powiem przecięcia wstęgi, obwieszczenia miastu i światu sukcesu, to pierwsi są parlamentarzyści i radni Platformy Obywatelskiej. Tak jak powiedziałem, jest to według mnie całkowita frustracja tych ludzi, brakiem pomysłów na miasto i brakiem pozytywnych skutków własnych działań. Przede wszystkim tych pozytywnych działań po prostu nie ma, a wręcz przeciwnie, klęska za klęską
Budynek delegatury Nadechiego, wielokrotnie przeze mnie przytaczany. Sprawa szpitala wojewódzkiego, skandalicznego postępowania z inwestycją, gdzie kilka miesięcy stoi nieotwarty, nowoczesny budynek, ponieważ ktoś zapomniał wybudować drogę dojazdową dla straży pożarnej i wiele, wiele innych rzeczy można by tutaj mnożyć. Chcę również jedną rzecz jeszcze sprostować do tej informacji, która się pojawiła w ubiegły poniedziałek i została powtórzona w wczorajszej Gazecie Pomorskiej, że to wszystko zależy w tej chwili od miasta, los tej strefy. No nic bardziej mylnego, ci te osoby, które tak mówią, po prostu nie znają się na sprawie, nie znają w ogóle tematu, materii, na temat której się wypowiadają. Bowiem kiedy będzie ustanowiona Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ona wejdzie, te grunty wejdą w skład tej strefy. My w tej chwili prowadzimy rozmowy ze strefą pomorską, czy będzie to aport, czyli miasto stałoby się udziałowcem tej spółki, czy też po prostu na zasadzie pewnego porozumienia przekażemy te tereny w zarządzanie. Tak czy inaczej, władztwo nad tym terenem przejmie Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pomorskiej w tym przypadku w Sopocie. I to strefa będzie poszukiwać inwestorów, strefa będzie zarządzać terenem w sensie formalnym, strefa będzie także prowadzić procedury przetargowe, bowiem tak jak w przypadku miasta, tak w przypadku stref ekonomicznych, nabycie gruntu będzie możliwe poprzez przetarg publiczny i to strefa będzie ten przetarg prowadzić. A więc rola miasta będzie bardzo mocno ograniczona i mówienie o tym na konferencji prasowej, że my oto, parlamentarzyści PO, załatwiliśmy miastu, daliśmy prezydentowi, to jest oczywiście kłamstwo wierutne, ale tak się opowiada, a teraz wszystko zależy od prezydenta, jak on będzie z tego korzystał. To jest następne kłamstwo, dlatego że to strefa będzie za ten teren odpowiadać. My będziemy tylko wspierać, my będziemy uczestniczyć w procesie wydawania decyzji administracyjnych, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych i tym podobnych historii. Oczywiście będziemy także wspomagać zarząd strefy, bo tak się umówiliśmy, że będziemy wspólnie poszukiwać inwestorów, uczestniczyć w tym procesie poszukiwania inwestorów na ten teren. I jeszcze jedna uwaga przy tej okazji, przy okazji strefy. Otóż proponuję, żeby koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej spojrzeli na sobie bardzo miły Grudziądz, gdzie drugą kadencję rządzi, zresztą skądinąd bardzo sympatyczny i sprawny prezydent Robert Malinowski, którym nasz prezydent, ja osobiście jesteśmy bardzo mocno zaprzyjaźnieni i bardzo często się kontaktujemy i spotykamy się na różnego rodzaju gremiach samorządowych i wymieniamy doświadczenia. Pamiętacie Państwo konwent prezydentów bodajże w czerwcu tego roku we Włocławku na temat bezrobocia i prezydent Malinowski powiedział wprost: ja nie rozumiem, dlaczego tutaj Platforma, a on sam jest członkiem Platformy Obywatelskiej, tak bardzo atakuje władze miasta za strefę. U mnie, w Grudziądzu, pierwszy inwestor w specjalnej strefie pojawił się po 3 latach od zakończenia projektu. Proszę zobaczyć, jaki to jest długi czas na sfinalizowanie tematu. My z inwestorem prowadzimy rozmowy bodajże od, jak pamiętam, sierpnia czy września ubiegłego roku. Do dzisiaj nie ma ostatecznej decyzji, bowiem inwestor czeka na spełnienie pewnych kryteriów formalnych. To jest proces długotrwały. Nie dzieje się to tak, jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli, ale są to rozmowy długie, bardzo mocno poufne, dotyczą wielu wątków. Nie dotyczą tylko samego inwestowania w mieście, na danym terenie. Dotyczą także tego, co miasto oferuje samo od siebie. A jeżeli oferuje takie spektakle, jak widzimy na sesji Rady Miasta, chociażby w miniony wtorek, to wybaczcie. Czy to jest klimat do tego, aby tutaj ściągać inwestorów? Chyba nie bardzo. No ale skoro parlamentarzyści się chwalą tym, że załatwiają, są załatwiaczami, to ja mam dla parlamentarzystów propozycję. Sprawdźmy. I nie gram w karty, nie wiem, czy w brydu, czy w pokerze, mówi się prawda. Więc ja mówię sprawdzam. Panowie i panie parlamentarzyści, załatwcie w końcu coś dla Włocławka. Są 3 rzeczy, które chciałbym, żeby Państwo załatwili. Pierwsza rzecz to abyście doprowadzili do pozytywnego finału inicjatywę obywatelską, którą zaangażowane są wszystkie samorządy w Polsce, inicjatywa pod hasłem 8 miliardów. Dzisiaj w Sejmie będzie złożonych kilkaset tysięcy podpisów pod tą inicjatywą uchwałą ustawodawczą, która ma dać samorządom 8 miliardów złotych pieniędzy. Pieniędzy, które zabrano samorządowcom w całej Polsce pod płaszczykiem różnego rodzaju reform i rozdawnictwa rządu Platformy Obywatelskiej. Łatwo się dzisiaj mówi o tym panu premierowi i koalicji rządzącej, że nauczyciele dostaną podwyżkę.
Oczywiście rząd Platformy nie daje na tą podwyżkę ani złotówki. Wszystko przerzuca na barki samorządu. To samorząd płaci nauczycielom wynagrodzenie. Rząd mówi, nie będziecie, będziecie mieli kolejne ulgi podatkowe, na przykład becikowe. Ale oczywiście to uszczupla dochody samorządu, bo samorząd ma udziały w PIT-cie, prawda? A każdy z nas wie, który ma dzieci, który może z tej ulgi korzystać, że odlicza się to od dochodów osobistych, czyli od PIT-u. Czyli tyle mniej pieniędzy wpływa do kasy samorządu w całej Polsce. I takich przypadków można by mnożyć. Więc proszę, panowie i panie parlamentarzyści opcji rządzącej, poprzyjcie ten projekt.